Drodzy bracia i siostry, usłyszeliśmy przed chwilą z ewangelicznego czytania słowa, które należą do absolutnie kluczowych. Kluczowych dla chrześcijaństwa, kluczowych dla wiary, kluczowych dla naszego zbawienia. Mam na myśli to słowo z Ewangelii Mateuszowej, gdzie odczytano nam, że Jezus głosił Ewangelię o Królestwie. Królestwo Boże. Kiedy Pan Jezus rozpoczynał swoją działalność, czytamy o tym i na początku Ewangelii Mateusza i Marka i Łukasza, czytamy tam, że głosił Ewangelię o czymś. I tym czymś było Królestwo. Głosił Ewangelię o Królestwie. Taki jest początek historii działalności Pana Jezusa. Kiedy Ewangelia Mateuszowa się kończy, czytamy tam, że Pan Jezus mówi swoim uczniom: ta Ewangelia o Królestwie będzie głoszona pośród wszystkich narodów. Kiedy rozpoczynają się dzieje apostolskie, apostołowie dopytują się: Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo? A kiedy dzieje apostolskie się kończą, czytamy, że apostoł Paweł głosił dobrą nowinę. O czym? O Królestwie. Królestwo to słowo, które opisuje i zamyka, i jest bramą, jest drzwiami do tego wszystkiego, co Pan Bóg zechciał nam w Jezusie Chrystusie dać, do tego wszystkiego, co daje nam w mocy Ducha Świętego. Jezus głosił Ewangelię o Królestwie i tę właśnie Ewangelię o Królestwie zostawił swojemu Kościołowi, zostawił nam, byśmy my też ją głosili. Cóż to może znaczyć Królestwo Boże? Cóż to może znaczyć, że Pan Jezus w modlitwie Ojcze Nasz polecił nam: tak się módlcie, proście, wołajcie, przyjdź Królestwo Twoje. Tą modlitwą o przychodzenie Królestwa modlimy się codziennie. Tą modlitwą o przychodzenie Królestwa będziemy modlić się już za chwilę podczas naszej eucharystycznej liturgii. Mógłby ktoś zapytać, czy to jest modlitwa skuteczna? Czy ta modlitwa się spełnia? Czy Pan Jezus na nią odpowiada? Czy rzeczywiście ta fala za falą, płynąca z ziemi przez tyle pokoleń, przez tyle wieków, przez tyle serc, tyle wspólnot, fala za falą modlitwy, kiedy ludzie wołają, wierząc, ufając, przyjdź Królestwo Twoje, czy oglądamy spełnianie się tej modlitwy? Czy rzeczywiście Królestwo Boże przychodzi? Pan Jezus, kiedy mówił o Królestwie tym, którzy Go wtedy w Ziemi Świętej 2000 lat temu słuchali, powiedział: niektórzy z tych, którzy tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Królestwo Boże przychodzące w mocy. A więc oprócz tego Królestwa Bożego, które jest tam, poza ziemią, poza doczesnością, oprócz tego jest jakaś manifestacja, jakieś przejawianie się Królestwa w mocy, Królestwa przychodzącego. To nie jest Królestwo, które już jest w pełni. To nie jest Królestwo, które już jest całkowicie, które już jest zupełnie. To jest Królestwo Boże przychodzące. Przychodzące, objawiające się stopniowo i przychodzące dzień za dniem, rok za rokiem, pokolenie za pokoleniem. Ponieważ imię tego Królestwa, tej manifestacji Królestwa, tego stopniowego objawiania się Królestwa Bożego, imię tego Królestwa brzmi Kościół. To Kościół Boży jest manifestacją Królestwa Bożego na ziemi. Wszędzie więc tam, gdzie widzimy wzrastanie Kościoła, wszędzie więc tam, gdzie widzimy przychodzenie Kościoła,
możemy powiedzieć: Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że spełnia się nasza modlitwa, że na nasze wołanie odpowiadasz. My wołamy: przyjdź królestwo Twoje, i Twoje królestwo przychodzi. Królestwo Boże przychodzi w sposób najbardziej mocny i najbardziej dotykalny podczas Eucharystii. Pan Jezus powiedział podczas ostatniej wieczerzy: nie będę pił z wami z owoców winnego krzewu, aż się spełni w Królestwie Bożym. Spełniło się na krzyżu, spełniło się w zmartwychwstaniu, spełniło się w zesłaniu Ducha Świętego i Pan Jezus z nami spożywa owoc winnego krzewu, który staje się Jego krwią za zbawienie świata. Spełniło się w Królestwie Bożym. Kiedy Kościół się modli, kiedy Kościół się spotyka na Eucharystii, kiedy Kościół sprawuje tajemnicę ciała i krwi Pańskiej, widzimy Królestwo Boże przychodzące w mocy. Widzimy Królestwo Boże przychodzące też na inne sposoby, także te, w których tajemnica Eucharystii przenika naszą codzienność i przenika miejsce, w których żyjemy. Tajemnicze drzwi prowadzące do objawiania się Królestwa w codzienności, można by powiedzieć symbolicznie, że mają trzy zamki, do których są potrzebne trzy klucze. A te klucze to słowa, które w czasie dzisiejszej celebracji stają się arcyważne. Pierwszy klucz to słowo rodzina, drugi klucz to słowo przymierze i trzeci klucz to słowo miłosierdzie. Królestwo Boże przychodzi tam, gdzie pośród ochrzczonych, pośród wierzących, pośród tych, którzy są wybranymi przez Jezusa Chrystusa, dostrzegamy zacieśnianie się więzów rodzinnych. Pewnie, że świat jest pełen najróżniejszych stowarzyszeń, najróżniejszych organizacji. Pewnie, że świat jest pełen najróżniejszych instytucji, ale kiedy mówimy o objawianiu się Królestwa w Kościele, mamy na myśli coś więcej. Mamy na myśli to słowo Pana Jezusa, który powiedział: a wy wszyscy braćmi jesteście. Bracia to więcej niż członkowie stowarzyszenia, nawet bardzo pożytecznego stowarzyszenia. Bracia i siostry to więcej niż ci, którzy zapisali się do bardzo nawet pożytecznego przedsięwzięcia i nawet najbardziej pożytecznej inicjatywy. Bracia to ci, którzy mają jednego Ojca w niebie. Ci, którzy narodzili się na nowo, to oni mają tworzyć coraz ściślejszą i coraz bardziej przeżywaną rodzinę. Dalej, drugi klucz, czy drugie słowo do bramy Królestwa Bożego tu na ziemi, to słowo przymierze. Pewnie, że dar narodzenia na nowo, że dar uczestnictwa w Bożej naturze spływa do nas z nieba, ale oczekuje Pan Bóg, że ze swojej strony na ten dar aktywnie odpowiemy. Można by porównać tę wymianę darów z jednej strony wyciągniętą z nieba Bożą prawicę, jak czytamy w psalmie, prawica Pańska wyciągnięta, prawica Pańska moc okazała, ale oczekuje Bóg, że człowiek ze swojej strony też wyciągnie rękę i uchwyci się Bożej prawicy, jak Piotr, który uchwycił się ręki Pana Jezusa, gdy tonął. To jest właśnie Boże przymierze. Przymierze, którym Pan Bóg wyciąga swoją prawicę, prawica Pańska wyciągnięta, i w której człowiek mówi: rzeczywiście, prawica Pańska moc okazała i chce się prawicy Bożej uchwycić. Przymierze. Oto dzisiaj będziemy już za chwilę świadkami tego, że bracia i siostry zamanifestują swoją wolę
wejścia w Boże przymierze, zamanifestują swoją wolę uchwycenia się prawicy pańskiej. Po co? Po to, aby móc budować rodzinę. Tę rodzinę, którą nazywa się Kościół Boży, tę wspólnotę braci i sióstr. Jest też i trzecie słowo, czy trzeci klucz do trzeciego zamka, do bramy królestwa. To z kolei słowo miłosierdzie. Wiemy, że jako chrześcijanie jesteśmy zobowiązani i mamy ten zaszczyt głoszenia pełnego Bożego oblicza miłosierdzia, bo zdarza się, że w tym świecie słowo miłosierdzie nabrało znaczenia czegoś taniego. Tak się zdarza, że ktoś zaczyna rozumieć miłosierdzie Boże jako rodzaj Bożej obojętności. Wszystko jedno, co ci ludzie będą robić, to Panu Bogu i tak nie będzie to przeszkadzać. Wszystko jedno, co my ludzie robimy i jak się zachowujemy i czy przykazań przestrzegamy, czy nie, to właściwie wielkiej różnicy Pan Bogu nie robi, bo jest miłosierny. Otóż nic bardziej błędnego i takie pojęcie, takie rozumienie miłosierdzia jest fałszywe, jest błędne. Jakże więc dobrze i jakże szczęśliwie się stało, że rozpoczęliśmy tę naszą celebrację od koronki do miłosierdzia Bożego, w którym przypomnieliśmy sobie nie raz i nie dwa, ale razy 10 i potem jeszcze i jeszcze i jeszcze. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie. Miłosierdzie Boże jest darmowo dawane nam, ale zostało nabyte za wielką cenę. Za cenę krzyża, za cenę krwi Chrystusa, za cenę Jego modlitwy w Ogrójcu, za Jego wołanie na krzyżu: Ojcze, wykonało się. Mówi przecież apostoł, za wielką cenę zostaliście nabyci. Można by więc powiedzieć w jakimś sensie szerokim, że to cały Kościół jest rodziną przymierza miłosierdzia. Cały Kościół jest rodziną, gdyż słusznie mówimy o obecnych na naszych modlitwach bracia i siostry. Cały Kościół chce być też przymierzem, gdyż chcemy, aby w najróżniejszy sposób, w najróżniejszych formach budziły się charyzmaty, budziły się powołania, budziły się zobowiązania, budziła się ufność w ludziach, że wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, jeśli tylko uchwycę się Bożej prawicy, przymierze. I cały Kościół jest też rodziną miłosierdzia Bożego. Wielki dar i wielkie zobowiązanie, aby przypominać z jednej strony o tym, że miłosierdzie jest dla wszystkich, którzy go potrzebują, a z drugiej strony, by przypominać, że zostało nabyte za wielką cenę. Popatrzmy, drodzy bracia, dlaczego możemy uczestniczyć we mszy świętej tylko dlatego, że Pan Jezus ofiarował kiedyś swoje ciało i krew na krzyżu. Zobaczmy, drodzy bracia, dlaczego możemy się spowiadać tylko dlatego, że Pan Jezus ofiarował swoje ciało i krew za nasze grzechy. Gdyby nie ta ofiara Chrystusa, zamiast spowiedzi mielibyśmy tylko jakieś psychologiczne ćwiczenie. Zobaczmy, drodzy bracia i siostry, dlaczego możemy być ochrzczeni tylko dlatego, jak mówi apostoł, że w ten sposób jesteśmy zanurzeni w śmierć Chrystusa na krzyżu, by się wynurzyć w Jego zmartwychwstaniu. Dlaczego małżonkowie mogą zawierać małżeńskie śluby? Tylko dlatego, że Chrystus tak umiłował Kościół, że wydał za Niego samego siebie. I można by
dokończyć tę litanię sakramentów, można by dokończyć wszystkie łaski, które otrzymujemy od Pana Boga i przekonamy się, że za każdą z nich stoi ten jeden, konieczny i niezbywalny warunek ofiara Chrystusa dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Owszem, na pewno można powiedzieć, że to cały Kościół jest rodziną przymierza miłosierdzia, ale przecież potrzebujemy takich wspólnot, które przeżywają to mocniej, takich wspólnot, które przeżywają to wyraźniej. Przecież potrzebujemy znaków i to nie abstrakcyjnych, tylko ludzi, którzy są znakami, którzy w takie właśnie przymierze rodziny miłosierdzia chcą wejść. To właśnie dlatego w tej mszy świętej jesteśmy wdzięczni za tych braci i siostry, które swoje zobowiązania, swoje, jak to mówią z języka włoskiego, vincoli, więzy, chcą ogłosić Panu Bogu, a my wszyscy będziemy tego z wdzięcznością świadkami. Będziemy świadkami, że także i dziś, tu i teraz Pan Jezus głosi Ewangelię o Królestwie, będziemy świadkami, że zaproszenie do współudziału w Królestwie jest dla nas wszystkich, ponieważ Królestwo Boże w was jest.